tych ludzi, którzy szukają czegoś, co jest w ogóle niewidoczne. Panie Marku, a gdzie kościół? No kościół według tego donosu jest tam, gdzie jest składowane to drewno, do którego się zbliżamy. Ewa posadził wszystko. Szkoda, po prostu szkoda. Szkoda mojej pracy. Próbowaliśmy porozmawiać z prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, ale go nie zastaliśmy. Chcieliśmy się, nie ukrywam, jak najszybciej z nim spotkać. Nie wiem, czy będzie chciał się spotykać, bo sprawa jest zakończona. No, panie już umawiałeś do sądu ze sprawą. Właśnie dlatego nie jest zakończona, bo sprawa jest w sądzie. No to czekamy, no to sąd wyznaczy tą sprawę i będziemy się, że tak powiem, spotykać. Nie ma problemu. Ta pani napisała, że ona z tej wody nie korzysta, że ona zaślepiła sobie rurę wystającą i kran zlikwidowała i w związku z tym ona nie będzie płacić za wodę. No niestety postąpiłabym niezgodnie z przepisami. Ktoś, kto nie chce korzystać, to nie korzysta, ale wszyscy muszą płacić. Oni cały czas twierdzą, że ja zaślepiłam, że mąż to zaślepił, że nie chce płacić i ja mówię, nie wiem, po prostu nie wiem. Ja wiem, że jak pamiętam, to nie korzystałam z tego w ogóle. Nie korzystaliśmy, bo nie było potrzeby. I to stanowi główną oś sporu. Zarządzający działkami twierdzą, że infrastruktura doprowadzająca wodę u pani Marii jest, choć gołym okiem jej nie widać. Kobieta podnosi, że na działce nigdy nie było żadnych mediów, ani prądu, ani wody, więc nie wie, dlaczego miałaby za nią płacić. Sprawę rozstrzygnie sąd. Mówię, póki mam siły, bym chciała to.